What's it gonna be? Hope. Siemano. Tutaj. Szmink Spinks nadaje. Ja się dzisiaj coś nie stało. Normalnie nie mogę. Nie mogę z idiotami. Kolejni idioci. Mnie to denerwują. Anyway. Jak tam moje włoski? Sexy. Sexy. Nie wiem. Dobra, ale nie wiem, co się z nim wydarzyło. Stało. Wysłałem marynarkę do prania, nie? Wysyłam marynarkę do prania, rozumiecie? Swoją marynarkę z pracy, którą noszę, która się strasznie brudzi. Wysyłam co jakiś czas. Ale zdarzyło mi się teraz, że guzik odpadł. I dziura się zrobiła w rękawie. Także patrzę na slipie. Jak wysyłasz marynarkę, wypełniasz slipa takiego. I tam jest clean i repair. Czyli zaznaczyłem repair and clean. Tak? No, tak zrobiłem. I przychodzę dzisiaj do pracy. Patrzę i marynarka wisi czyściutka, normalnie. Mówię, fresh, nowa marynarka, założę sobie, będzie szminks. A ja patrzę tam. Kusika nie ma. I dziura dalej w rękawie jest. A na slipie napisane please mark and write what you need to repair. Naprawdę nie mogę. Czy ja muszę pisać tej pani Marysi, która tam siedzi, że jest dziura w rękawie? Czy ona jej nie widzi i czy jej widzi, że guzik trzeba przyjrzeć? Czy ja mam jej pisać? No widocznie muszę. Także dzisiaj wziąłem tą marynarkę. Wysłałem ją jeszcze raz. Ale tym razem dałem pani Marysi dokładne instrukcje, jak i co. Czyli jak to? No ale co ma zrobić? Że guzik trzeba przyszyć i zaszyć dziurę. Pani Marysia mnie dzisiaj normalnie zdenerwowała strasznie. No, nie wij mi pani Marysi. Nie mogę. Nie mogę. A co obiecałeś, że co? Będziesz frajera robić z pani Marysi i będziesz kazał jej guziki przysyłać, tak? Co ty go przyszedł, te guziki, te frajerze? Kaciuszko. Może powinienem jej napisać, ale... To ja chyba nie jestem frajerem, mówiłem ci, już nie nazywaj mnie frajerem. Bo dostaniesz po kaczym dziobie. No dawaj, frajerze, spróbuj. No może. Zobaczymy, kto teraz będzie frajerem. Pani Marysia dostała instrukcje dokładne, także zobaczymy. Peace.